No, jestem w tym, w jaskini, no przy jaskini na Łupiankach, w tym, w wąwozie Półrzeczki. O, tak tutaj okolica wygląda. Tutaj taka skała, tam też są drogi wspinaczkowe, chyba cztery na niej. Mniejsza z tym. No, idziemy do środka. Tu jest taka fajna sala wyjściowa, normalnie auto by można było parkować. W środku. Dobra. O, tu akurat mój rower. Dobra, no. No i tak, tutaj jeszcze pominąłem taki jeden malutki korytarzyk. Ojej. Muszę sobie chyba odpalić tą. Aha, bo ona jest tak dobra. No, macie. Tylko to światło mi się jakoś tak. Aha, dobra. Muszę to wyłączyć jednak. Dobra. No też. No tamtą się raczej nie przycisnął. No nie. Nie. W to bym się nie wcisnął na pewno. Idziemy dalej. No tutaj tam jest główny ciąg jaskini. Tu. No, przepaliłem kadr. Tutaj. No tak to. No nie, może nie będę włączał tej dodatkowej latary. Może jednak nie. Tutaj jest taki właśnie, tu jest taki filar. To jest taki tutaj, tak spróbuję pokazać. Tutaj jest taki filarek i go można obejść naokoło. Chyba sobie muszę jakoś do góry tą czołówkę dać, bo kurwa widzę, że ona tak niecały kadr obejmuje. No, no i tutaj można go właśnie naokoło obejść, ten filar. Po prostu mi ta czołówka chyba nie oświetla całego kadru z tego co widzę. No tutaj może tak. No idziemy głównym ciągiem jaskini. Chyba, że zrobił. Kurde, no wkurza mnie trochę ta czołówka, no. Tak niepełny ten kadr jest, ale dobra, no. Tak wam to się jakoś spróbuję jakoś zaobrazować tak, jak, tak dobrze jak tylko potrafię. Ojej, ojej. No i ta jaskinia z metra na metr będzie się robić coraz to 500, 2, 4, 6 tysięcy luma. Wyłączę sobie czołówkę, zobaczymy jak będzie widać z tej. No chyba kurde lepiej mi się wydaje z tej niż z czołówki. No, tylko ona tutaj właśnie w głównym punkcie przepala ten kadr, więc damy tak, to jest 45, 500. No i w zupełności wystarczy tyle, myślę. Ta czołówka to jest, nie wiem, nie wiem co się z nią dzieje, że ona tak jakoś dziwnie świeci. No i idziemy tym korytarzem, za chwilę się będzie trzeba czołgać w ogóle. Ojej. Ojej. O tak. Tak trochę mi macha ten, bo mam futer, ale ten telefon i tak czasem przeskakuje ten obraz. Musi mi wymsknie telefon z uchwytu. No i tutaj jest takie chyba kluczowe miejsce, bo jaskinia tu zakręca praktycznie o chyba. Ja pinkole już wam to pokażę. Czekaj. Tak, czekaj, jakby wam to tutaj kurde ustawić tą czołówkę. Tutaj jest taki kamień, co spróbuję na nim siąść. Lata, kurde, ta latara mnie też denerwuje. Ja pierdolę! Popierdoli mnie tu zaraz. Dobra, włączę jej 2, 4, 6 tysięcy luma.
Tam jest ten dalsza część jaskini. No to oczywiście sufit to już przepalony od światła. A tutaj widać tam skąd my przyszli. A tu jest jakby kontynuacja tej jaskini dalej, nie? Tam. No, zmniejszę trochę to światło. No, tu jest dalej kontynuacja, nie? No i tam właśnie musimy iść i tam jest chyba taki zacisk i tam się będzie trzeba przecisnąć przez ten zacisk do takiej salki, ale kiedyś się próbowałem przecisnąć i się mi to nie udało. Zostawię tutaj już tą latarę, bo z nią na pewno się tam nie przecisnę. Bo z nią do ręki po prostu wezmę ją, zostawię. Jak już będę wchodził w zacisk. Będę wchodził w zacisk. O kurde. Ale się tu uwalę. Ale trudno. Uroki jaskiń. To są właśnie uroki jaskiń. I tutaj muszę zostawić latarę. Aha, wyłączę ją, bo jest niewyłączona. Nie wiem, czy ja się tam przecisnę. Spróbuję, ale zobaczę. Co z tego będzie? Teraz będzie tak, będzie chujowy obraz, bo po prostu będę trzymał kamerę w ręce. Tak się kurwa jeszcze rozglądam za sieciarzami jaskiniowymi. To są przerąbane pająki, one są jadowite, nie wiem czy wszyscy wiedzą. Warto kurwa na nie uważać, bo jak upierdoli to jest... Ból jest o wiele gorszy od ukąszenia szerszenia. Z tego co słyszałem, no i dobra. Koniec pierdolenia i idziemy. Idziemy się przez ten zacisk tu przeciskać. Zacisk taki troszkę szerszy od mojej ręki. No ale trzeba się bokiem przyciskać. To jest pewne. Kurde, nie ma tak źle. Jest salka. Żaden zacisk. To nie jest zacisk. Kurde, przeszłem jak przez masło. Dobra, jesteśmy w salce. Dalej się tu rozglądam za tymi czarnymi sieciarzami jaskiniowymi. Nie chciałbym, żebym je uwalił. O, tutaj jakieś takie nacieki. O, tutaj mogę spróbować wejść. A tam to już chyba dla najlepszych. No nie będę tam wchodził, nie ma moim zdaniem sensu tam wchodzić, bo ta jaskinia z tego co na planie widziałem, to ona po prostu się tam cały czas zawęża i ona tam właśnie skręca w lewo. Ale nie będę tam szedł, no po co, i tak się tam kończy. Tam jest jeszcze może 15 metrów korytarza i fajrant. Nawet nie wiem czy tyle będzie. A tak się już troszkę uwaliłem to. No to dobra, no to tyle. Pokażę wam tu jeszcze inną tą salkę tak dookoła. No i ja weszłem tą dziurą tutaj. Przez tą dziurę. Ona ma taki wymiar może gdzieś z pół metra wysokości na przynajmniej z 30 szerokości. Bo jak ja żebym się tak lajtowo przez to przecisnął, to po prostu ona musi mieć przynajmniej 30, bo jakby miała z 20, to bym miał już problemy. Dobra, dzięki za uwagę. Na razie.